Awe Legiony, sława i chwała, z tej strony Hanzio i witam was na kolejnym odcinku z Outriders. Ze mną jest standardowo Jarek. Awe Maria, z tej strony Jarko. No, awe. Ogólnie tak, sprawa wygląda. Porobiłem sobie wszystkie misje poboczne, standardowo. Wpadło mi legendarny kapelutek, ale jest słaby jak, kurwa, sik komara. Także bieraj go. Podziękuję. Ubieraj go. No, ubiorę go tylko na chwilę, ale jest chujowy. Ale zajebisty! Ale jest sobie. Więc to go nie. Psuje w chuj. A więc go nie chcę. Ulepsz go. No nie, nic nie ulepszam, jest chujowy. Dobry jest, fajny, fajnie wygląda. Dobra, skończyliśmy na. Zbadaj obszar Babilon, więc. Nie gruby, zbadaj tylko kapelusz. Nie będę biegał w tym kapeluszu, jest chujowy. Dobra, spierdalamy do miasta Paksów. Cicho, Jarek. Cicho. Nie uciszaj mnie na moim odcinku. A dobra, sorry. A myszek był. Dobrze, że spojrzałem. Myszka miałeś? Ja też mam nowego myszka. Ale nie, myszek był na ekranie. A propos nowego myszka. Wbijcie tam do Jareczka, zostawcie mu miły komentarz. Pod jego unboxingu. Unboxingu, tak? Jak to się mówi? Pod jego unboxingiem? Dobra, pod jego, kurwa, otwarciu nowej mychy, dobra, spierdalaj mnie, nie wkurwiaj. Idę. Pod jego unboxingu. Dobra, pysk. Pod moim unboxingiem. Pod twoją, kurwa, no. No. Nie mogę mówić takich słów. Synek, zważaj na słowa. Dobra. Zapierdalamy do Babilonu. Ciągała burza, przyłapał Paksów podczas rytuału przy jednym z ich obelisków. Monroy myślał, że Paksowie wywołują burzę. Tak. Oczyś teren. Standard. Zobaczyłam Augusta w tych ruinach w lesie. Monroy kazał żołnierzom ich powstrzymać. Właśnie tego dnia... Jakieś kurwa statki. Pierwsze zgony wśród Paksów. Proszę zebrać dla mnie wszystkie te zapisy. O, tam jakiś statek jest rozjebany. Kurwiszona. Nie, bań snajperu. Ogólnie, jak napiszecie w komentarzu smacznego, kochani, że przyśnie wam serduszko. No. Może. Jakie kurwa może? Jak już powiedziałem, to musi tak być. No tak. Kałabanga, mam katanę, napierdalam. On mi zajebał. Jebany snajper. Aby Maria, o nie, proszę tylko roślino. No kurwa, serio? No, na to wychodzi, że serio. Spierdalaj. Wojownik. Bastion. Kurwa, muszę ich podjechać trochę. Bo ci snajperzy zaczynają mnie wkurwiać. Fajnie, że hop przechodzi przez, kurwa, tekstury. Peter.
On mi zajebał. A, bo to wóz. Wow, ty się tapać potrafisz. Czemu ty, Hanzio, nie potrafisz? Bo wyjebałem tą opcję, nie podobała mi się. A czyli mogłeś? No, no w sensie, no widziałeś, że mogłem tak... No, podczas przeładowania. No, no a tapacz to nie moja klasa, nie? Bo jest taka klasa typowo do podjazdów, że mogę typowo przeciwnikowi na plecy zajebać, ale no to wow, zrobiłem salto w powietrzu, pogczam. Jesteś wysportowany. Dobra, dziwki. O, ale lamia. Trochę. Ja niedawno to wstałem, to wiesz. Jeszcze zajebany mułem jestem. Wcześniej zajebać? Nie. Kazałeś mu cierpieć? Kazał mu cierpieć. A jak? Co on se myśli? Kiedy pierwsza wielka burza usmażyła większość technologii, Monroe najwyraźniej wpadł w furię. Zażądał wyjaśnień, skąd Paxowie mają dostęp do swoich mocy. No. Nie zrozumieli pytania. Podali mu wszystko na tacy i poprowadzili Monroya przez dżunglę do swego świętego miasta. Zapewne chodzi o to miasto, które odkryliśmy. Big Boot. A Big? To? Big Boot. Pozdrawiam fanów wrestlingu. Big Boots. Ma własny. Co mnie zamrażasz, kurwa jebana? A, tylko się będzie tepał. Siadło. Poszło przez przeponę. O. Dobra. Wszystko poleciało. Ty właśnie. Ja nie powiedziałem, że mamy maksymalny poziom świata. O. To po tej fali. No ale ten pasek już się nie nabija. Po tej fali odbierzemy nagrodę za poziom świata. Ty kurwo. Dobra, wodzu. Chodź.
Kaftan, gdy to nagrywał, to on też przed skończeniem serii miał maksymalny poziom świata i poziom bohatera? Co? Nie. Nie, bo on ten... nie robił poboczny. On robił tylko fabularkę. No ale on grał na PC-cie, to też trochę inaczej, nie? Łatwiej na pewno. Jeżeli chodzi o... o aima. Myszkiem łatwiej, trochę się celuje. No. Chociaż to zależy. To już jest kwestia przyzwyczajenia, mi się wydaje. No. I kwestia auto-aima na padzie. Ja pierwszy raz, kurwa, jak w ogóle grałem na Xboxie, to nie wiedziałem, co jest 5, nie? A pierwszą grą, jaką odpaliłem, to był Call of Duty Modern Warfare 3? Chyba tak. To chłopie, nawet nie wiedziałem, jak się chodzi. Moja pierwsza gra na Xboxa... na tego 360. No, u mnie też 360. Była... FIFA 14. O. Nie, to ja zacząłem z grubej rury, bo pierwsze... Ja nie miałem takiej gry. Pierwsze to było właśnie Call of Duty, a drugie to był Dante Inferno. Właśnie chciałem zrobić serię z Dante, ale niestety na udostępnianiu ekranu, jak to teraz robię, nie mogę odpalić gry, nie wiem dlaczego. Wyskakuje mi komunikat, że nie mogę tego uruchomić podczas współdzielenia ekranu. Ale podczas nagrywania możesz chyba, nie? Wiesz co, musiałbym... No tak, mogę, ale jakie mam to zrobić? Bo musiał kupić sobie Elgato, a Elgato kurwa kosztuje 9 stówek. Po co Elgato? No, żeby przechwytywać po prostu obraz typowo z konsoli, a nie tak jak teraz napierdalam z tego, nie? Z aplikacji. Czyli tak jak teraz nie możesz? Nie, nie mogę, bo tak jak widziałeś, chciałem wejść do sklepu Microsoft, to wyskakuje mi komunikat, że nie mogę robić tego podczas współdzielenia ekranu, nie? No bo to dlatego, że udostępniasz mi ekran na Discordzie. No, nie. No nie, chodzi o to, że kurwa, jak udostępniam ekran z Xboxa, bo to jest teraz to widzisz, to jest udostępnianie ekranu z tego. I aplikacja mnie blokuje, że nie mogę po prostu. Ale spróbuję to zrobić tak, że odpalę grę i wtedy odpalę udostępnianie ekranu i zobaczymy, czy po prostu wypierdoli, czy nie wypierdoli. Bo serię w sumie z Dante mógłbym zrobić. Stara giereczka. Ja jak dostałem Xboxa, no to ja miałem GTA 5, 14. A, bo ty dość późno miałeś Xboxa, nie? Jak GTA 5, no to kurwa. No, miałem Kinecta jeszcze i tą grę na Kinecta, tą taką, co wiesz, to się skakało i się kurwa w ogóle te wiesz, duperele robiło. Ale, aha, no, dobra, co tam, co tą pontonem zapierdalałeś? Tak, no. I kręglami napierdalałeś. Te inne takie. To miałem, nie miałem jeszcze jaką grę, kurwa. A miałem właśnie Need for Speeda. Jest całe mnóstwo klatek, są pełne kości. Tylko nie wiem, jaki to był. Ale wiem, że fajnie mi się grało tego Need for Speeda i sobie zapierdalałem tym Mitsubishi Evo. O. To elegancko. I czerwony. Seksowny. A potem nie wiem, co się stało z tym. Z Xboxem? Nie, z Xboxa mam. Nie wiem, co się stało z tym właśnie, tym Need for Speedem. Xboxa to ja sprzedam, myślę, za 5 lat dopiero. Myślę, że on nie zyska na cenie. Myślisz, że nikt nie będzie ten kolekcjonerem? No zobacz, ile PlayStation kosztuje. Dwójka na przykład, jest tania jak chuj. No ale to PlayStation. No ale PlayStation w Polsce jest bardziej popularny niż Xbox. Ale... Jakbyś miał tego pierwszego Xboxa, to był przed 360, to tak.
To by zarobił. Dwójkę Vito miałem. Jaką? Vito. Jakie Vito? No PlayStation 2 Vito. A to nie wiem, w sumie nie znam się na modelach PlayStation, bo PlayStation nie miałem. Ja zawsze byłem w zielonych. Pierwsza konsola jaka była to Xbox i tak zostało. Ja dostałem od wuja tego PlayStation, tylko że był z nim taki problem. No. Że nie miałem ani padów. No. Ani tego kabla do podłączenia, dostałem po prostu samą konsolę. A dostałeś po prostu konsolę bez kurwa okablowania i nadpada nie miałeś, no to? Tak. To fajny prezent, nie? To tak samo jak ja bym dał komuś, powiedzmy teraz w tym momencie, nie wiem, telefon bez baterii i bez ładowarki. Albo jakbyś po prostu dał komuś Xboxa bez pada i okablowania. No w sumie też bym, no w sumie ten przykład też, no. No po prostu, no. Och, jo, cholerny świat kota Filemona. I po jakim czasie kupiłeś okablowanie? Nie kupiłem. Aha, masz tą playkę po prostu. No, po prostu se jest. A. Gdzieś na strychu. No to nie jest, no. Ja nie kupiłem okablowania. Ja, jak grałem na PlayStation, to grałem na czwórce raz. O. I byłem nawet bliski tego, żeby kupić to, tego playaka. No. Albo to był PlayStation 3. 4 albo 3. A wydaje mi się, że 4. To jak poszedłem do kuzyna. No. To... Ten. My się graliśmy sobie na kasztanach, nie? Mokrym. No i znudziło nam się granie w piłkę. To zapytał mi się, czy idę sobie z nim pograć na playaku. No to poszedłem do niego i pograliśmy sobie w koda. O, w kodzi słabo. I nie grało się źle w tego koda, bo wiesz, jestem przyzwyczajony do Xboxa. Umiałem na Xboxie grać w tej gierki śmieszne. No. No i więc nie szło mi niby źle. Ale no od PlayStation no nie siadł mi ten DualShock. No mi też nie siada układ tego pada, w sensie, że gałki masz kurwa na tej na tym samej wysokości. No. To jest straszne. Takie, no, to jest dla mnie nie fajne właśnie. Bo ja wolę mieć... No już jestem przyzwyczajony do Xboxa kurwa no. No ja to samo. Ja bym wolał dostać PlayStation 5 teraz. No. Ale musiałbym mieć pada od Xboxa. Jest taka możliwość. Są pady właśnie zrobione do PlayStation jak Xboxowe. Tylko ciekawy jestem, czy te gałki tak działają jak w piątce, nie? Że masz opór. Jak opór? No bo w tych nowych padach od PlayStation 5 czujesz opór po prostu triggerów. Czy ciężej się je przesuwa? No, w zależności od sytuacji. Na przykład w FIFA jak grasz, nie? To masz coś takiego, że im bardziej masz zmęczonego zawodnika, tym ciężej ci się wciska przycisk kurwa sprintu. Aha. O. No. No fajnie to jest zrobione. Pady akurat PlayStation to potrafi robić. A Xbox ma wyjebane. Dodali tylko kurwa nakładki antypoślizgowe na triggery i chuj. No i zmniejszyli delikatnie pada. Może bym się przekonał do tego pada od PlayStation 5, ale to bym musiał na nim dużo grać, żeby się do niego przyzwyczaić. No tak, no. No ja już z bomby po prostu złapałem pada od PlayStation. To kurwa kładę ręce tak jak wiesz, jak na Xboxie, nie? Że jedna wyżej, druga niżej. Tak kurwa na PlayStation co masz? No masz tego krzyżaka, nie? W tym miejscu, gdzie ja mam gałkę aktualnie. No tak. No i kurwa, no nie potrafiłem grać w Call of Duty. W ogóle pady Xboxa jakoś tak ładniej wyglądają. W sensie design bardziej mi się podoba. Ale ten pad od piątki
całkiem spoko wygląda. Bo od czwórki to nie podoba mi się totalnie. Taki jest jakiś ciapaty. To jest, chłop mnie tepnął, kurwa. Widziałeś? Nie, bo akurat brałem bucha. Co brałeś? No, ziemniaka. Brałem sobie, tak dalej. No kurwa, to są ej, tu jest trzech minibossów. No i słabiaki jakieś, kurwa. No nie wiem, czy takie słabiaki. Pusiaki jak, kurwa. Takie... Ej, no zamrożają mnie, kurwa. Pusiaki jak taki jeden chuj. No, masz pusiaki, kurwa. Chłop mnie podjechał i pierdolił sztanę i jarał, kurwa. Ja pierdolę! Kurwa! Spokojnie. No. Jak na wojnie. Ty się bijesz z jakimiś lamusami. Przypomnij sobie, co przeżywa Logan Cappuccino, gdy Russell spierdala cały wyścig. O! Bez kitu. Ty, ja wczoraj sprawdzałem, ile ten Motorsport Manager kosztuje, nie? No. To jest gra, kurwa, nie, to jest gra z 2015 roku, nie? No i złapałeś się za jaja. Ona w Steamie cały czas kosztuje ponad 100. 140 chyba kosztuje. Jakoś tak. Wczoraj sprawdzałem z Dominikiem. I złapałeś się za jaja? Nie, za jaja się nie łapałem, bo nie miałem takiej kurwa potrzeby, no ty fiucie jebany! Przestań mnie tepać, ty kurwo jebana. O, za głowę się złapałeś? Byli w totalnym szoku. Tak się w ogóle nazywa mój poprzedni odcinek. Nie no, że byli to w totalnym szoku. Podjebane, wiem. Od Friza? Tak, od Friza. Sobie zobaczę. Nie zobaczysz, bo tego odcinka jeszcze nie ma. Aktualnie. A. Chodzi mi... Tutaj Bailey odjebało. No, no aktualnie na YouTube, na YouTubie jest 18. A my nagrywamy 23? Tak, 23 nagrywamy. W tym momencie. Przecież to dawno było to, jak Bailey odjebało. No. No ale ja wstawiam odcinki, no poniedziałek, środa, piątek, nie? Jakby były codziennie, to już myślę, że Outriders byśmy mieli skończony. Na ten moment, jak jest 18, mam zaplanowane odcinki do 22. Ten, co teraz nagrywamy, to jest 23. No ty kurwa piucie, jak mnie już zaczynasz irytować, kurwa. Nie, nie. Kurwa. Ktoś mi drifta zajebał przed domem. Nie, no wyjebie się znowu. Kumpel. Nie, za dużo ich jest, kurwa. Pijdzie na tą twoją aurę Feniksa, gościu. No nie mogę, kurwa. Kazio, kiedy do mnie na obiad przyjeżdżasz? Ja myślę w ogóle nad przejazdem w następnym tygodniu do
Bohaty. Na jakiegoś odlika się pójdzie. Do chaty, w sensie do mamy pojedziesz? Nie, do babci. A. Do Dąbrowy. Kurwa. Tak mówisz do chaty, kurwa, ja tak słucham. Pojedzie do chaty i co on, kurwa, przyjedzie sobie, żeby jechać na odlika i z powrotem do domu pojedzie? No, w sumie. Dobra. Jeden leży. Drugi leży. Pięknie. Teraz jeszcze te bobsony i... Sorry, widzowie, za moją niechlujność dzisiaj, ale... Po obiedzie jesteś, to wiesz. No, znaczy cały czas się z nim męczę, bo kurwa trochę duży jest. A co wpierdalasz? No schabowy. Ja bym co pierdolił schabowego. Brakuje ci domowych obiadków, nie? Kurwę, no. W tym swoim mieście. A domowe obiadki od mamusi najlepsze są. No. Musisz powiedzieć mamie, żeby ci zrobiła obiad na 2 miesiące. Takie miejsce. Do garnackiego wielkiego. No, wezmę takiego wielkiego schabowego do plecaka trekkingowego i chuj. Kurwa, bez kit. Dobra. Albo będziesz ten, podepniesz sobie szelki do lodówki tej kurwa przenośnej. No. I na plecy sobie ją jebniesz. No. Wiesz, nie popsuł. Wyglądałbym jak Uber Eats. Że wiesz, że jak, bo u nas jeżdżą chłopy z Ubera rowerami. Bo może sobie... Nie, Uber Eats, czyli że jedzonko sobie zamawiasz u nich, nie? No to głównie rowerami zapierdalają. To musi być jego twarz. Połusił się królem paksów. Kurwa, biedaki takie z rowerami zapierdalają? Nie, no po prostu. Albo rowerami, albo skuterami. No niektórzy jeżdżą rowerami, niektórzy jeżdżą skuterem. I dla sportu zapierdalają przez pół miasta, żeby zjeść starcie rowerem. No, ale wiesz, ale on nie jedzie z jednym zamówieniem. Ma na przykład z 5 zamówień i sobie trasę planuje, nie? Żeby wiesz, po drodze wszystko ładnie obskoczyć. Z jednej strony to jest spoko, bo nie dość, że zarabiasz hajsik, to jeszcze kurwa formę trzymasz, nie? No ja bym nie mógł, nie? Bo jeden kurs, kurwa, papieros i mnie nie ma, dętka. No. To byłyby obsuwy 40-minutowe z żarciem. To zamiast mówić, że do 45 minut będzie już zamówienie gotowe, będzie pod domem? Do 4 godzin. Do 4 godzin będziemy pod państwa domem. Jak to kurwa do 4 godzin? No bo tak się składa, że rowery nam się popsuły i musimy na pieszo chodzić. A tak naprawdę Hanzio by rowerem przyjechał kurwa po prostu po 4 godzinach. Uberem bym przyjechał jeszcze samochodem, czaisz? Bo bym się nie chciał na tym rowerze drałować. Przyczepkę byś zamówił. Co to jest za typ kurwa? Jakiś nowy. Chłop jakieś wyrwy robi. Pojebane. Patrz. Wieżyczki stawia. Kim ty kurwa jesteś? I dlaczego musisz być taki wkurwiający? Dobra, szamanski wodzu, weź się mi pęto. O kurwa, ale on jest tankiem! No, trochę dużo ma tego HP. O kurwa. Aha. No loto. Nie, no to będzie... No jeszcze zajebiście, kurwa. Nie, no to będzie trochę dłuższy odcinek, niestety. Że ja z tą kurwą 3 dni będę się napierdalał. No nieźle.
On jakieś wieżyczki pojebane stawia. Ja pierdolę, tego wieżyczki napierdalam 3 dni. Jeszcze wódz tu przyszedł, nie mogę. Popierdoliło was? Nie no, fajnie, fajnie, dzięki gro. A, jestem w dupie. Cofnij się! Kurwa! Po co do nich podszedłeś tak na blisko? Bo kurwa tam była strefa! Jaka kurwa strefa? No kurwa, nie mogę sobie tu wyjść, bo jest, że... wracam z wrogami do przeciwników, do chuja, nie? Ale mogłeś, kurwa, nie stać aż tak blisko nich. Mogłeś stać tam, gdzie wcześniej. No, tym bardziej, że mnie w dwóch podjeżdżali, no to faktycznie miałem, kurwa, jakiekolwiek szanse. No, miałem. O, kurwa. Ile tam masz na timerze? 21. O, dobrze. No nie wiem. Byś miał długi odcinek. Byś miał 43 minutowy odcinek. No, jak się nie wyjebie 30 razy jeszcze. Bo póki co to jest... w sumie... no, ciężkie. Bo nie dość, że jest ten feud, to jeszcze jest, kurwa, wód za chwilę. No ty kurwiarzu jebany! No, i siema, o tym właśnie mówiłem. Nie no, jestem trochę w piździe. Trochę to ma powiedziane. Dobra, najpierw... aha, kurwa, tu jest ich trzech! Ja myślałem, że ich jest dwóch. Dwóch to jeszcze może bym objebał, ale... dobra, trzeba ich kurwa powoli eliminować. Najpierw wodza. Dobra. Nie, pierdolę, temu daję tarczę jeszcze, nie mogę. I jeszcze te zwykłe śmietniki, pewnie, kurwa, za łatwo jest, Ejo. Dobra, bo jest wyjebka, coś czuję. No nie mogę, kurwa, nim tarczę daję. Wypierdalać. Oła. To tak mocno nie bijasz. No. Kurwa, tam jest wódz. Dobra, najpierw jednego, bo ten chuj mu daje tarczę. O,
O, jeszcze mnie zamraża, kurwisz, on pierdolony. Nie mogę. Dobra. Patrz, tylko ty, kurwa, fiucie. Nie, no przecież wiadomo, że nie. Bo dlaczego miałoby być łatwo? Oła, kurwa. O nie, spierdalaj! Spierdalam. Chowaj się w szyję, uciekaj. Gruby! Nie, mów do mnie gruby na odcinkach. Dobra, sorry, kurwa, masz radę. To się wytnie. Nie. Nie wycinam już od... W sumie kilku odcinków. No nie. To masz groby problem. Zapytuj, nie pa. Oki jest ok. Weź się może wyjeb w końcu, co? A może legendarką weź go, ratatatata. Ta legendarka się chuja. Ale wiesz czemu ona daje taki mały dips? Ona no. Ma ponad 100 pocisków i dlatego daje mniejszy dips. Jakby dawała duży dips i by miała 100 pocisków, to była mityczną kurwa bronią. Nie mogę. No niepotrzebnie skupiłeś się na tej kulce. Niepotrzebnie zmieniłem broń, kurwa. Dobra. Kończymy. Robimy to w następnym odcinku. Nie mam kurwa siły. Nara. Cześć.